myślę, że to taka sztuka nowoczesna. Fikuśna, więc po prostu jest, jaka jest. Więc witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że horyzont jest równy. A jak nie jest równy, to się go poprawi w programie Keynote. No i co? Dzisiaj mam znów dwie prace. Jedno tłumaczenie i stójkowanie. Znów na wyścigach. I co, chyba ostatni raz na te wyścigi jadę. No, wstałem dzisiaj sobie o 12 w nocy. I tak jak nie lubię wstawać rano, to jeśli wstanę sobie w nocy i się obrobię sobie, porobię różne sprawy, zjem, to jakiś teraz rano jestem spokojniejszy niż gdy się muszę zrywać, nie wiem, 4, 5, 6. Tak więc dzisiaj zabieram Was w trzy miejsca. Mam nadzieję, że rower da radę i się oszczędzi przy okazji. Się jedzie fajnie takim spadkiem, za mną samochody jadą, ale nie ma co się stresować samochodami, tu są kierowcy kulturalni. Generalnie odpukać, chwała Bogu, nie miałem żadnych poważniejszych wypadków. Dwa razy tam chyba wjechałem w samochód, ale, ale były one powoli jechały albo były zaparkowane. Nie, w zaparkowane nie wjechałem. Wjechałem wyjeżdżający. Raz czy dwa. Na niczym się skończyło. Kierowca przeprosił i tyle, cała historia. Jesteśmy w dzielnicy Brentford. Nie mylić z Bradford. To takie paskudne miasteczko imigranckie. Tu jest Brentford. Całkiem ładna dzielnica w zachodnim Londynie. Aż wymuskana przesadnie. Choć na ulicach śmieci leżą. Nie nagrałem tego, bo włączyłem kamerę. Bo szkoda baterii i pamięci. Ale chwilę wcześniej jakaś głupia pinda za kierownicą, jest pomarańczowe, a ona nadal stoi. Brak logiki. Ja jadąc rowerem muszę na nią dzwonić dzwonkiem. A ja ojca w sumie nie miałem. Już nie żyje, świeć Panie nad jego duszą, jaki tam był. Ale spotykając się z nim parę razy w życiu, jednej rzeczy mnie nauczył, że rusza się na pomarańczowym, a nie na zielonym. Poza tym jest taki głupi gadek. A teraz po prawej widzicie teatr Waterman's Theatre. Mam nadzieję, że złapię w kadr. Kiedyś tu miałem praktyki, jak studiowałem muzykę, obsługiwałem. No, praktyki zaliczyłem, ale koledzy traktowali mnie jak niewidzialnego. Nie, że dokuczali mi, ale jak w piosence YouTube, Bono dokładnie o tym samym śpiewał. No i zrobił się korek. Rano jest niestety, jadą rodziny utrzymywać i zasyrali ulicę całą. Ale trzeba przyznać, że dzisiaj mam naoliwiony rower i dobrze mi się nim jedzie. Nie zmęczę nóg, bo się ładnie ślizga. Ta trasa do Roundhampton nie jest długa, no godzinna, ale niespecjalnie ją lubię, bo właśnie jest dużo samochodów, nawet ciężarówek. Jest wjazd na most dość wysoki, więc stresuje. Ale no od czasu do czasu, żeby zarobić, no to się przejadę. Szpital jest całkiem przyjemny,
się fajnie tam pracuje, tylko dojazd jest taki sobie. Linia 65, która jedzie teraz do Kingston, zdaje się, tak, a jedzie z Ealing Broadway. Bardzo fajny autobus, jechał właśnie koło mojej szkoły, University of West London. Będę wam kiedy musiał nagrać odcinek w ogóle z Ealing, pokazać Ealing moimi oczami, czy Ealing po mojemu. Takie mam dwa pomysły na tytuły. No widzicie, korek jest, a ja się przyciskam między nimi. Zaraz będzie most, czyli skręt w prawo. Niby głupi nie jestem, a zawsze mi się w głowie miesza prawo z lewym. Czy taka definicja, czy prawo to jest właśnie jak mam prawą rękę i tak dalej, i tak dalej. No ale wiem zawsze, że na prawo to jest Puszczówka, jak jeździłem na działkę, a na lewo to jest Tarchomin. Jedziemy. Jedziemy na most. Wśród samochodów. Kurwa mać, ja się nie wjebał w coś. Kurwa, jadę lewym pasem. Nawet pod tą górę. Coś mi się dzisiaj łatwiej z tym olejem jedzie. Co 10 zmienili trasę. Kiedyś on jeździł gdzieś na Twickenham, a teraz jeździ na Hammersmith. A ja jadę w dół mostu. Wysepka ładnie, czy wysepka, ten asfalt, gdzie staje autobus, jest ładnie zrobiony, pewno nowy. Ja nie lubię generalnie jeździć tam, gdzie stają autobusy, po zatoczkach, bo zawsze to jest strasznie powybrzuszane w różne dziwne strony. No i teraz będzie w lewo, aby się światło nie zmieniło. Już są. Rodziny jadą utrzymać. Niemowlaki więc muszą jechać. Czy chcą, czy nie chcą. Gardens jest niedaleko, jak zdołałem przeczytać 600 metrów. Tu mamy jakiego entuzjastę Unii Europejskiej. Ma nie tylko tablicę z gwiazdkami, ale sobie jeszcze z gwiazdkami naklejkę zrobił. No, teraz to już będzie z górki. Teraz już tylko w lewo i kawałek pod górę. Mam zwyczaj, że sobie ten kawałek nawet podchodzę, bo mi się nie chce wjeżdżać pod górę rowerem. No, stąd to już nawet bym na piechotę przyszedł. Witam was w dzielnicy Wandsworth, pod dzielnicy Roehampton. W sumie to ta dzielnica nie ma jakiejś strasznie ciekawej historii. Istnieje obok Patnej
od Patnej się kiedyś oddzieliła. Sąsiedztwo jest tu niedalekie Richmond Parku i wbrew pozorom nie jest to jakaś strasznie bogata dzielnica, bo są tu osiedla blokowisk też, czyli mieszkają ludzie niebogaci, bo jak ktoś w Anglii mieszka w blokach, to jest to raczej klasa średnia, to taka niższa, albo klasa niska. Więc są tu blokowiska i Richmond Park. No i drugą rzeczą wyróżniającą to miejsce jest to, że tu jedynie jeżdżą autobusy. Nie ma ani pociągów, ani tym bardziej metra. Nie ma żadnej, nawet najbardziej podrzędnej stacji kolejowej. Powinien ktoś to kiedyś naprawić. Jeszcze jedna rzecz, z której ta dzielnica słynie, to Uniwersytet, Roehampton, no i Szpital Królowej Mary, do którego się właśnie wybieram do pracy. Znaczy, tu mamy wymieszane rezydencje bogatszych i takich trochę biedniejszych. Ładne domki. No ale tam widzieliśmy samochód stał na podjeździe, taki dość wypasiony, i chałupa też jak z Carringtonów. No już blisko, jest godzina 8:34, ma być na godzinę 10:15, jak dojdę pod szpital będzie dochodzić 9, więc spokojnie człowiek sobie wejdzie, zamelduje się, chwilę ogarnie internet, bo służba zdrowia ma darmowy internet, nie trzeba będzie swojego zużywać. No i przyjdzie klient, odbędę z nim sesję i wybijam stąd. Jak tak patrzę po ludziach na przystanku, no to tu jest społecznie cały przekrój. No, dużo imigrantów różnych ras, muzułmanki z czworgiem dzieci albo tu służą, albo tu mieszkają. Myślę, że raczej to drugie. No ale też tu służą, no co mogą robić? No nie studentki, nie wyglądali mi na studentów. Dobra, nieważne, głupie gadanie. Tu mamy jaki ładny folderowy Uniwersytet Roehampton. Główne wejście, całkiem fajne, a tam zaraz szpital. No i witam was koło szpitala Roehampton, całkiem nowoczesnego, ładnego, przyjemnego. Zawsze jak mam wątpliwości, nie jestem pewien, czy dane miejsce to szpital, a jestem po raz pierwszy w danym miejscu, to już po raz pierwszy nie jestem, ale tak mówię, dla orientacji, to zawsze poznaję szpital po kominie. Znaczy to można by uznać, że ten komin tu nie należy do tego szpitala, bo jest po drugiej stronie ulicy, ale myślę, że jednak należy. I to jest charakterystyczne tutaj, bo że zawsze są kominy takie dość wysokie w pobliżu szpitali w każdym razie. No wiadomo, że ludzi się nie pali tu masowo, bo to jednak mało okazało te krematorium w stosunku do śmiertelności na pewno. Ale pali się wszelkie odpady medyczne i tak dalej, no więc dlatego jest jak jest, komin koło szpitala. Dobra, jestem po robocie. Pacjent nie przyszedł, no bo zamiast tego miał konsultację telefoniczną, no ale mnie to nie obchodzi, ja i tak będę miał zapłacone. Jadę więc teraz do Kingston i potem do Sandown na wyścigi. Przede mną już widzicie pierwsze blokowisko, blok mieszkalny. Więc żeby nie było, że tu tylko mieszkają bogacze. Fajnie się jedzie, no z górki na pazurki.
mamy jakiś coś w rodzaju starego miasta. No, pomnik i autobus wyjeżdża. Numer 430. I tereny zielone. Czyli takie między jednym miastem a drugim taki przedział. Jeszcze nie zabudowany. No ale z czasem to i to się na pewno zmieni. Ktoś wypominał, że przejechałem na czerwonym. Tu pod tym względem jest spora dowolność, no bo jeśli nie wpadasz pod samochód, to możesz iść, nawet gdyby policjant stał i cię widział. No. Co inne, jak gdybyś wpadł, wtedy mogły być płatne konsekwencje, nie licząc oczywiście tych zdrowotnych. Straszliwy wiatr. Ale fajna trasa. Tak w dół. Jadę chodnikiem, bo jak widzicie, tu jest dość duży ruch samochodowy, więc nie jest bezpieczny. Musiałbym zapieprzać, a w sumie też mi się nie chce zapieprzać. Mam czas, więc sobie spokojnie jadę takim średnim tempem. Niczym chodnikiem Alei Prymasa Tysiąclecia. I brak logiki. Albo się idzie chodnikiem, albo ścieżką. Nie wiadomo gdzie. No i witamy w Kingston. Już poznaję, gdzie jestem. Po lewej, jak się by skręciło, to docieram do mojego stadionu, znaczy do mojego miejsca pracy dawnego. Teraz nie pracuję już tam, bo po prostu nie mam czasu tam pracować. Dam wam zdjęcia w przybitkach tego stadionu, gdzie zawsze grała ta sama playlista muzyczna, gdzie był klub, jest klub AFC Wimbledon. Nawet tam Urban kiedyś w Londynie był, ten vloger londyński. Spotkałem się z nim i mamy wspólne zdjęcie. Nawet mu udzieliłem wywiadu na kanał. Też wam dam w przybitce i link wam dam w polecanych. No ale tamte dni minęły, AFC Wimbledon przeniósł się już, z tego co się orientuję, chyba na nowy stadion. Mieli się przenieść albo już się przenieśli, no nieważne. I się zawsze strasznie nienawidzą z klubem MK Dons, który ma siedzibę w Milton Keynes. Jest mało znaczącym klubem, a ma tak wielki stadion jak jakiś pierwszoligowy. I w ogóle Milton Keynes to jest takie miasto na wyrost. Ale nie o Milton Keynes. Jesteśmy w Kingston. Old London Road widzimy. Czyli taki pasaż. Taki jakby staromiejski. I zaraz dotrzemy do symbolu swoistego tutaj dzielnicy. Drogi oczywiście też muszą być w stylu starodawnym, bo asfalt pokrzywiony. Oczywiście żartuję tutaj, ale tu wszędzie, w wielu miejscach są drogi starodawne pokrzywione, tak jak tutaj. Zaraz dojedziemy do miejsca, które koniecznie będę musiał dać na miniaturę.
Bicycle Race. No i mamy oto i to. Przewrócone budki telefoniczne. No i mamy symbol Kingston, czyli przewrócone budki telefoniczne. Nie powiem wam nic mądrego w tym temacie, bo nie zrobiłem researchu w sumie. Myślę, że to taka sztuka nowoczesna. Fikuśna, więc po prostu jest, jaka jest. Kingston to taka w przeważającej części biała dzielnica. W szóstej strefie, więc już naprawdę na obrzeżach. Bo dalej nie ma już nic, jest poza miastem. No, ale nie jest to jakaś strasznie bogata dzielnica, taka po środku. I też sporo tu kręci się takiej patologii żebraków, ale raczej białej rasy, no. I trochę też innych ludzi z innych kultur tu przenika, no. I można zjeść, jak się poszuka, a ja wiem, gdzie można zjeść tanio chicken burgera z frytkami, czyli kurczaka w panierce. Ciekawa sprawa, cena na zewnątrz jest tu mountain burgera ze frytkami 4,50, a z piciem 5,50, a wewnątrz jest 4,50 sam burger, a 6,99 jest meal, danie. A tu jest specjalna oferta. No, ale specjalną ofertę się załapałem. Ten lokal to ma tak kategorię trzecią, jak tu widzicie, jeśli chodzi o sanepid, ale nigdy mi się nic tu nie stało. Jadałem już tu parę razy. No i po posiłku nie robiłem recenzji wewnątrz, bo strasznie napieprzała muzyka Janet Jackson, Fugees i tak dalej. Nie mam ochoty ich dorabiać. Więc teraz widzicie przebitki burgera i polanego potem sosem. Tradycyjnie robię sobie zupę sosową, żeby to było bardziej sycące, więcej jedzenia, większa ilość kalorii albo większa ilość gramów jedzenia. Wiadomo. No burger nie jest tu jakiś rewelacyjny, ale nigdy nie był. No ale tu w tej białej dzielnicy Kingston, no ciężko tu znaleźć coś taniego i naprawdę dobrego. Więc burger spełnił swoje zadanie, zaspokoił mój głód. I nigdy mi po nim nic nie było. No. Może, chwała Bogu, mam dobry system trawienny, bo kiedyś z kolegą i jego żoną poszliśmy do takiej burgerowni w Leyton Stone. I tak, ja zjadłem, kolega zjadł, nam nic nie było, a jego żona następnego dnia cała zielona. Pozdrawiam ją, jeśli ogląda, a jeśli nie będzie oglądać, to jej o tym przypomnę. Nie wiem, dlaczego się zrobiła zielona następnego dnia i była straszliwie struta. Może, nie wiem, za duże kęsy jadła, jeśli nam nic nie było, no to pewno to jest powód. Nie może być inny. Aha, i w obsłudze tamtego lokalu, jak się dzisiaj dowiedziałem, tam z rozmowy klienta ze sprzedawcą, pracuje Afgańczyk. Przychodzą różni migranci. Polak był jakiś taki dziwny. I jeszcze była jakaś Irakijka taka w chustce. No i sprzedawca, żebyście mi nie wmawiali, że przed sklepem było napisane, że specjalna oferta jest od 11 do 18, że ja czytać nie umiem i angielskiego nie znam. Więc mimo tego, że specjalna oferta wisiała na szybie, to sprzedawca, pomimo tego, że jest dzień i specjalna oferta obowiązuje, to próbował mi wcisnąć droższą ofertę. Więc zawsze w takich miejscach trzeba być czujnym, sprawdzać ceny sprzed sklepu i wewnątrz sklepu, bo potrafią się różnić. Choć to też nie jest takie częste. Jest to już coraz bardziej rzadsza sprawa. No. I tyle. No dobra, spacerujemy sobie ptakiem. Jak tu widzicie, tak to ładnie wygląda. I co mi się w Kingston tu podoba, że tu jest tak jakby takie resztki bardzo europejskiego starego miasta. Co mi w ogóle w Anglii brakuje, to takiego typowo europejskiego rynku, jakiegoś takiego klimatu, nie wiem, nawet jak w Holandii, nawet jak w Niemczech, że nie wspomnę już o Polsce. A tu coś takiego jest. No, jesteśmy na kingstońskim starym mieście. Tu mamy nowoczesność, tu mamy domy.
starszy, ładnie odrestaurowany, i dwa kościoły, ten tutaj i ten tu. Ten tutaj to jest jakiś dziwny, czy to kiedyś wszystkich zapraszali, wszystkich wiar, już nie pamiętam. Co tu było? Coś tu było z nim jakiegoś takiego pokręconego. To jest plac Memorial. Niedaleko jest tamiza. Tu mamy pomnik upamiętniający pierwszą światową i poległych. Bo to dla nich była większa tragedia niż druga światowa. Inaczej niż u nas. A tak, Everyday Church. No coś było, jakieś grali. Grali jakieś próby muzyczne i coś takiego, już nie pamiętam, o co tu chodzi, muszę to sprawdzić później. Jesteśmy na głównym rynku. Mamy tutaj taki ratusz. Przypomina mi to Delfy. Też tam tak było na środku. No i mamy Kingston Market. Regularnie to się odbywa. Tak jak już wspominałem, jest tu taki europejski klimat, co jest dla mnie tutaj rzeczą rzadką. A i co tam było jeszcze w przebitkach? Było wspomnienie o... Jest wspomnienie dzisiaj, reklama, że będzie 19 czerwca Dzień Ojca. To mi przypomniało, że dzisiaj jest 26 maja i jest Dzień Matki. Ten polski taki, bo tutaj oni jakoś mają 26 marca. Jakoś dziwnie. Zawsze jest wszystko inaczej. Ruch jest inny. Czas jest do tyłu. No, godzinę, więc i Dzień Matki musi być inaczej, no. Kościół inny, odrębność, ale koło Europy. Znajduję się teraz tak z boku tego starego miasta, w miejscu zwanym Apple Market, czyli rynek jabłkowy. Już jabłek nie sprzedają, z tego co widzę, to są jakieś takie lokale drogie i pub. No a ja jadę już stąd do Sandown, do Isher, które wam pokazałem w filmie Dzień na wyścigach. No więc tu już kończę relację moją z Kingston i w ogóle tego vloga. I zapraszam was na kolejne filmy, które będą wkrótce. Oglądajcie też moje poprzednie filmy. Docencie Liban, docencie Bośnię, docencie Turcję, bo jestem z nich zadowolony. I naprawdę w porównaniu z tam z dużymi jakimiś youtuberami, one są porównywalnie dobre, nieskromnie powiem. No i kończymy tutaj tą relację. Jest piękne słoneczko, w końcu wyszło. Chwała słońcu. Dziękuję wam za oglądanie, za trwanie tu do końca. Oczywiście tam lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, co tam chcecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.